Witam Was, kochani romantycy. Za chwilę będę recytował dla Was kolejny wiersz. Wiersz bardzo liryczny, bardzo taki uczuciowy, romantyczny, o cudownej miłości dwojga zakochanych ludzi. Dziękuję. Zapraszam na spacer, najdroższa. Zapraszam dziś Ciebie na spacer do lasu. Pomyśl, może znajdziesz dla mnie troszkę czasu. Ach, tam, gdzie natura kąpie się w soczystej zieleni, chcę z Tobą o miłości rozmawiać pośród drzew cieni. Tam pokażę Ci urocze miejsca, co karmią dusze głodne, takie widoki, co zranionym rozgrzewają serca głodne. Będę trzymał Cię za rękę, byś mogła czuć się bezpieczna. Wtedy poczujesz, że śmierci nie ma, że jesteś wieczna. I swoim spojrzeniem będziesz wiodła za moim wzrokiem. Zobaczysz dzieło Boga, zasypiający las przed zmrokiem. Lecz wcześniej przytulisz się jeszcze do tej przodzy szumiącej. Wtem poczujesz moc tej potęgi miłości, takiej kojącej. Ach, tam spoczniemy na tej polanie, pośród dyżu zbieli. Pocałunek taki delikatny, namiętny, troszkę nas uśmieni. Więc położymy się razem na zielonym, leśnym dywanie. Tak w jedności z naturą zdejmiemy z siebie ubranie. To miejsce, ta leśna polana, będzie naszym wspólnym rajem. Cieszyć się będziemy własną nagością i miesiącem majem. Tam poczujemy się jak pierwsi ludzie, tacy wolni, tacy sami. Kiedy noc zapadnie, zaśniemy pod srebrnymi gwiazdami. Ach, rankiem zbudzą nas ptaki w takim chłodnym cieniu. Jeszcze tylko chwilkę wesprzesz się na moim ramieniu. A kiedy dusze nasze spragnione napełnimy życia radością, wrócimy do ludzi, by dzielić się z nimi własną miłością. Raflewski Robert, lato 2009, Grudziądz. Dziękuję.